dobry, witam Państwa. Proszę Państwa, teraz kiedy możemy swobodnie poruszać się po kraju, kiedy możemy wyjeżdżać za granicę, poruszać się po świecie, to warto jest znać języki obce. I język polski pozdrawiam. Witam Państwa. To znajomi z Wrocławia. Proszę Państwa, warto znać obce języki, ale oczywiście też język polski. Polski język ma wiele zapożyczeń z różnych innych języków. No podam dla przykładu, podam takie terminy, można powiedzieć, międzynarodowe. Na przykład, co to znaczy takie słowo ginekologiczny? Ginekologiczny to jest taki modny, ostatnio zdrowy alkohol. Powinno się mówić gin ekologiczny, tylko u nas niektóre wyrazy inaczej się pisze, inaczej czyta, dlatego ginekologiczny. Na przykład, gdybyśmy byli w Czechach, to Nepal, to jest prowincja czeska dla niepalących, prawda? Nepal. Czy może być też w Czechach Zaleta, ale to jest Nevada, albo na przykład Dakota, to usłużna panienka. Czy na przykład, jeżeli jesteśmy gdzieś w Niemczech, to oczywiście każdy z nas zna takie słowa jak Schweißapparat, Fliegelmutterka, czy Holajza, czy Szajba, ale na przykład Bismarck. Bismarck to jest podwójny katar, to jest takie lekarskie określenie. Na przykład takie słowo jezuicki. Jezuicki to jest okrzyk wydawany przez biznesmenów na widok biznesmenów. Tak wołają. Jezuicki. Czy na przykład... Takie słowo pochodzenia włoskiego. Amicycja. Amicycja to przyjaciółka z dużym biustem, prawda? Amicycja. Zupełnie co innego znaczy słowo pierścień, bo pierścień, jak nazwa wskazuje, to zanik biustu, prawda? Pierścień. Czy dyrektywa, żona dyrektora. Dyrektywa, są takie żony. Podszewka to sekretarka, podszewka. Czy na przykład abominacja. Abominacja to jest wstręt do niektórych narodowości. Mówi się, a abominacja Rumunów się nie podoba. Albo takie słowo Belgrad. Belgrad to jest rozruba na stadionie. Birma to osoba pożądana na przyjęciu. To może być Niemiec, który po prostu Birma, prawda? Brukselka to jest belgijska jarzyna przydrożna, Brukselka. Czy na przykład Bukareszt. Bukareszt to jest więzienie z solidną boazerią. Bukareszt, prawda? Albo na przykład takie słowo pochodzenia francuskiego, emploi. Emploi to spluwaczka. Emploi. Galimatias to jest śledź galicyjski, albo francuski po prostu, galimatias. Honolulu. Honolulu to jest zaproszenie do spania, Honolulu. Tak się mówi. Genitalia to włoska jajecznica, a w zasadzie sycylijska. Znana w kręgach mafii. Tutaj, przepraszam, to jest dowcip, nie dajże poniżej pasa, to jeszcze poniżej buta włoskiego w dodatku. Czy na przykład takie słowo ciekawe, bliźnięta. Ciekawe dlatego, że to powinny być w zasadzie dwa słowa, bliźnięta, tak jak nazwa tego słowa wskazuje, bliźnięta. No tak jak dwa w jednym jest przy nazwie srogość. To akurat tu jest czasownik i rzeczownik obok siebie, srogość. Można powiedzieć, że to jest takie zdanie dwuwyrazowe, srogość. Zdanie dwuwyrazowe oznajmujące. Srogo się cieszy w dodatku. Tak jak jest zdanie dwuwyrazowe, może być też zdanie składające się z trzech liter. Jest takie zdanie z trzech liter, to jest BDJ, a potem BD pił, czy co innego robił. Albo na przykład zdanie, gdzie jest jednocześnie pytanie i odpowiedź. Jest takie zdanie, gdzie jest zawarte i pytanie, i odpowiedź, to jest co pan robi, Szczepanie? To tu jest właśnie od razu pytanie i odpowiedź. Co pan robi, Szczepanie? To przy nazwie bliźnięta powinno być B. liźnięta. Z innych słów to na przykład kamerdyner. Kamerdyner to jest obiad dla operatorów filmowych. Kamerdyner. Kamerun to jest stolica operatorów filmowych. Kierbedzie. Kierbedzie to taka odzywka brydżowa. To znana w Polsce kierbedzie. Czy na przykład takie słowo negatyw, no to znane, to jest murzyn negatyw, bo może być też, może być tunel, może być asfalt, to tych określeń jest więcej.
Panama. Panama to jest mężatka. Panama. Co innego znaczy magnat. Magnat to jest mąż chudej żony. Magnat, no ale coś tam w końcu ma, prawda? Czy na przykład Borman. Borman to dentysta. Borman. Albo takie słowo, taki pan, który sprzedaje wodę. To Wasserman, prawda? To z niemieckiego. Czy na przykład taki pan... Niemcy też są. Czy na przykład takie słowo, proszę państwa, złożyć. A to nie, to właściwie śląskie słowo. To jest kiepska duża część ciała. Złożyć. Podobnie złamać, to też lepiej o tym nie mówić. Tym bardziej takie słowo masyw, ale na przykład żabot. Żabot to Francuz. Żabot, prawda? Czy na przykład taki pan, który gdzieś daleko wyjechał, hetman. A ten, który nie wyjechał daleko, został tutaj, to tuman. Tak, dziękuję.